Nie da się ukryć, że Polski Ład był dość dużą reformą, jak na warunki, które ostatnio mamy. Niemniej jednak po paru miesiącach, dwóch, trzech, wszyscy już na nim postawili krzyżyk. I to łącznie z ekipą rządzącą, która oficjalnie stwierdziła, że no, te zmiany nie do końca były udane. Także wielkie nadzieje, prawie zerowe efekty dla obywateli. Niezadowoleni generalnie byli wszyscy. Ci, którzy otrzymują wypłaty, ci, którzy wypłacają wypłaty, nawet urzędy skarbowe i samo ministerstwo. Skończyło się na tym, że dać głowę musiał nawet minister finansów. Toteż mamy teraz prawdopodobnie do połowy roku obowiązujący Polski Ład. Niemniej jednak już w połowie roku definitywnie powinniśmy się z nim rozstać. Należy być uczciwym, że jest tam kilka dobrych rozwiązań, które są szanse, że zostaną, a wyrzucone zostaną co gorsze. Czyli przez to, że musieliśmy się troszeczkę przemęczyć z beznadziejnymi przepisami, może być tak, że w przyszłości będziemy mieć lepiej. Ale wiadomo, nie wszyscy. Dzisiaj zapraszam Państwa na materiał o obliczaniu kwoty naszego netto z kwot brutto 6 i 10 tysięcy. I nie po to, abyśmy dzisiaj wiedzieli, ile zarabiamy, a po to, żebyśmy mogli w przyszłości porównać, co będzie się działo prawdopodobnie od lipca 2022. Kto z nas zyska, a kto z nas straci na kolejnych reformach. Oby już ostatnich w tym roku. I tak, obliczając konkretnie dla kwoty 6 tysięcy zł brutto i 10 tysięcy zł brutto, mamy. Ekran będzie podzielony na połowę, na niebiesko 6 tysięcy zł brutto i na fioletowo lub bliżej w takim kolorze 10 tysięcy zł brutto. Na początek odliczamy nasze składki społeczne, już nie będziemy rozpisywać na emerytalną, chorobową i rentową. Nasze składki społeczne w wysokości 13,71. Dla kwoty 6 tysięcy zł brutto będą one wynosiły 822,60 zł, a dla kwoty 10 tysięcy zł, jak łatwo policzyć, 1371 zł. Później obliczamy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego, czyli naszą kwotę brutto minus składki społeczne, które przed chwilą obliczyliśmy. Czyli od 6 tysięcy zł brutto odejmujemy poprzedni wynik 822,60 zł. Pozostaje nam 5177,40 zł. Natomiast przy kwocie 10 tysięcy zł brutto odejmujemy 1371 zł. Pozostaje nam 8629 zł. I 0 groszy. Liczymy składkę zdrowotną 9%. Przypominam, nie mamy już naszego odliczenia od podatku 7,75. Przy kwocie 6 tysięcy zł brutto nasza podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego wyniosła 5177 zł i 40 groszy i to mnożymy razy 9%. Tak, składka zdrowotna wynosi 465 zł i 97 groszy. Przy kwocie 10 tysięcy zł brutto będziemy mieć podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego 8629 zł, które pomnożymy razy 9%, zostanie nam składka zdrowotna w wysokości 776 zł i 61 groszy. Pozostaje nam teraz ważna rzecz, czyli obliczenie ulgi dla klasy średniej. I zarówno 6, jak i 10 tysięcy zł brutto podlegają pod ulgę dla klasy średniej. Niemniej jednak liczy się to z dwóch różnych wzorów. I dla kwoty 6 tysięcy zł brutto będzie to kwota w złotych razy 6,68% minus 380 zł i 50 groszy podzielone przez 0,17. Natomiast dla kwoty 10 tysięcy zł będzie inny wzór, czyli kwota w złotych razy minus 7,35% plus 819,08 dzielone przez 0,17. Wzory może nie są najmądrzejsze, ale musimy na razie z nimi żyć. Przy czym pierwsza kwota, ta 6 tysięcy brutto, jest tej pierwszym, należy do tego pierwszego wzoru, ponieważ pierwszy wzór stosujemy dla kwoty od 5701 zł do 8549 zł, natomiast kwota 10 tysięcy mieści się w tym przedziale 8549 zł do 11141 zł. I obliczamy 6000 zł brutto razy 6,68 minus 380 zł i 50 groszy przez 0,17 da nam dokładnie 119 zł i 41 groszy tej kwoty, tej ulgi dla klasy średniej. Natomiast przy 10 tysięcy zł mamy 10 tysięcy zł razy minus 7,35 plus 819,08 przez 0,17 i ta ulga dla klasy średniej wyniesie 494 zł i 59 groszy. Przypominam, ma to nam rekompensować brak tego 7,75 składki zdrowotnej do odliczenia od podatku. Dlatego przy kwocie 10 tysięcy złotych jest więcej niż przy kwocie 6 tysięcy złotych, bo ponieważ osoby zarabiające 10 tysięcy złotych stracą więcej.
Teraz policzymy podstawę opodatkowania. Na górze, gdyby nie było ulgi dla klasy średniej, na dole, gdyby ulga dla klasy średniej była, bo może być tak, że rezygnujemy z ulgi dla klasy średniej. I rezygnując z ulgi dla klasy średniej mamy 6000 zł brutto minus składki społeczne w wysokości 822,60 zł i minus koszty uzyskania przychodu, w tym przykładzie 250 zł. Będzie to 4927,40 zł, czyli w zaokrągleniu 4927. Przy kwocie 10 tysięcy złotych i rezygnacji z ulgi dla klasy średniej mamy 10 tysięcy złotych minus składki społeczne w wysokości 1371 zł minus 250 zł kosztów uzyskania przychodu, zostaje nam 8379 zł. I to jest nasza podstawa opodatkowania w momencie, kiedy rezygnujemy z ulgi dla klasy średniej. Natomiast teraz przechodzimy do podstawy opodatkowania w wersji alternatywnej, czyli z zastosowaniem ulgi dla klasy średniej, którą przed chwilą obliczyliśmy. 6000 zł minus 822,60 zł minus 250 zł i minus ulga dla klasy średniej w wysokości 119,41 zł da nam podstawę opodatkowania w wysokości 4807,99 zł, którą następnie zaokrąglamy do pełnych złotych, czyli będzie 4808 zł. Tyle będziemy mieć niższą podstawę opodatkowania, ile wynosiła ulga dla klasy średniej, czyli 119,41 zł. Od tego nie będziemy płacić podatku. Natomiast przy kwocie 10 tysięcy złotych będzie to 10 tysięcy złotych minus 1371 zł minus 250 zł i minus ulga dla klasy średniej, czyli 494 zł i 59 groszy, co ostatecznie da nam 7884 zł i 41 groszy, które musimy teraz zaokrąglić do pełnych złotych, czyli nasza nowa podstawa opodatkowania z zastosowaniem ulgi dla klasy średniej będzie wynosić 7884 zł. Idąc kolejno, dzielimy dalej na górze bez ulgi dla klasy średniej, na dole z ulgą dla klasy średniej. Podstawa opodatkowania razy 17% minus 425 zł będzie naszym wynikiem zaliczka na PIT, czyli przy kwocie 6000 zł będzie to 4927 razy 17% minus 425 zł, da nam to 412 zł i 59 groszy, w zaokrągleniu do pełnych złotych 413 zł zaliczki na PIT. Przy kwocie 10 tysięcy złotych brutto będzie to 8379 zł razy 17% minus 425 zł, co da nam 999 zł i 43 grosze, dokładnie po zaokrągleniu do pełnych złotych 999 zł zaliczki na PIT. Natomiast obliczając zaliczkę na PIT z ulgą dla klasy średniej mamy 4808 zł razy 17% minus 425 zł, czyli 392 zł i 36 groszy. Co w zaokrągleniu na pełne złote? 392 zł. Jest to różnica 21 zł w zaliczce na PIT w porównaniu do tego, gdybyśmy zrezygnowali z ulgi dla klasy średniej. W przypadku 10 tysięcy złotych jest to 7884 zł razy 17% minus 425 zł, czyli dokładnie 915 zł i 28 groszy. Po zaokrągleniu do pełnych złotych będzie to 915 zł zaliczki na PIT. Jak widzimy, różnica wynosi 84 zł na naszą korzyść. Pozostaje jeszcze obliczenie wynagrodzenia netto i kolejny raz na górze bez ulgi dla klasy średniej, na dole z ulgą dla klasy średniej. I kwota 6000 zł bez ulgi dla klasy średniej. 6000 zł minus 822,60 zł składki społeczne, minus 465,97 zł składka zdrowotna i minus zaliczka na PIT 413 zł daje nam 4298,43 zł. Natomiast dla kwoty 10 tysięcy złotych mamy naszą kwotę brutto wyjściową, czyli 10 tysięcy złotych minus składki społeczne 1371 zł, minus składka zdrowotna 776 zł i 61 groszy i minus zaliczka na PIT na poziomie 999 zł, co do ręki da nam 6853 zł i 39 groszy. Teraz przechodzimy do obliczenia tego samego, tylko z ulgą dla klasy średniej, gdzie mamy inną zaliczkę na PIT. I od 6000 zł odejmujemy tak samo składki społeczne w tej samej wysokości, czyli 822,60 zł, taką samą składkę zdrowotną, czyli 465,97 zł i niższą zaliczkę na PIT w wysokości 392 zł.
i ostatecznie netto do ręki zostaje nam 4319 zł i 43 grosze. Jest to 21 zł więcej na wynagrodzeniu ze względu na zastosowanie ulgi dla klasy średniej. I przy kwocie 10 tysięcy zł brutto jest to 10 tysięcy zł brutto minus składki społeczne cały czas takie same 1371 zł i taka sama składka zdrowotna, czyli 776 zł 61 groszy i inna zaliczka na PIT, czyli 915 zł, do ręki zostaje nam 6937 zł i 39 groszy. Jest to różnica na poziomie 84 zł. Tyle tutaj zyskujemy na uldze dla klasy średniej, która w sumie nie daje nam wiele, oprócz tego, że rekompensuje nasze 7,75 składki zdrowotnej do odliczenia od podatku.